To była najgorsza decyzja w moim życiu. Żyłam wtedy z oszczędności, pomimo tego, że nie jadłam. Moje libido spadło, nie mogłam na siebie patrzeć. Ilość włosów na szczotce była taka, nie miałam siły i wyłam dosłownie do telefonu. Wiecie, co jest najlepsze? Że równo rok temu ja siedziałam w tamtej części pokoju, nagrywając ten sam film, ale po 10 minutach wyłączyłam kamerę, ponieważ wpadłam w taki płacz, że dotarło wtedy do mnie, że ja naprawdę nie jestem gotowa na to, żeby o tym rozmawiać. Siemaneczko kochani, dzisiaj przychodzę do was z bardzo szczerym odcinkiem, z całokształtem mojej choroby. Ponieważ od 3 lat uczę się stepować i brnąć przez życie z niedoczynnością tarczycy, a od 2 moim coachem jest Hashimoto. Opowiem wam dzisiaj wszystko bez ściemy. Opowiem wam o moich wzlotach, upadkach, o tym jak szorowałam dno dosłownie najgorszą szmatą, myśląc, że moje życie już zawsze będzie wyglądało tak, że będę przykuta do łóżka, a ta choroba autoimmunologiczna, która właściwie zostanie ze mną do końca życia, ponieważ jest nieuleczalna i można tylko zaleczać całą barwną paletę schorzeń, jakie wywołać może. I wiecie, to też będzie odpowiedź na pytanie, dlaczego mnie nie było. Dlaczego byłam tak rzadko, dlaczego byłam taka dziwna, dlaczego byłam taka smutna, dlaczego wyglądałam, jakbym nakładała pierdyliard masek na twarz. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy. Jakbym 4 lata temu dostała pytanie, co to jest tarczyca i za co odpowiada, to jestem przekonana, że nie potrafiłabym nawet narysować, jak wygląda. Ale dobra, od początku. Wszystko zaczęło się tak, że trafiłam do nowego psychiatry z prośbą o wymianę leków, ponieważ czułam się psychicznie troszeczkę gorzej, słabiej, czułam, że nadchodzi wrzesień, że zaraz najdzie mnie jesienna chandra i wiecie, będzie źle. I ten psychiatra nie zapytał mnie, czego ja oczekuję, jakie leki chciałabym teraz przyjmować, tylko zadał pytanie odnośnie tarczycy. Czy miałam kiedykolwiek badaną tarczycę? Bo te stany lękowe, ataki paniki, takie depresyjne epizody, w których potrafiłam solidnie grząść, mogą być wywołane tym, że coś dzieje się z moją tarczycą. I nie dostawszy żadnych nowych leków, stwierdziłam, że wyruszę na badania krwi, żeby zobaczyć, czy z tą tarczycą jest wszystko w porządku. Ale tak naprawdę nie sądziłam, że coś, co mieści się gdzieś tutaj, może odpowiadać za to, co dzieje się tutaj i za to, co odpowiada całemu mojemu ciału. Gdy odebrałam pierwsze wyniki, wydawało mi się, że nie są one złe. Są jakoś tam minimalnie zawyżone, ale to są takie jakieś banalne wartości, że po co w ogóle mam gdzieś z tym iść dalej i na pewno rączki bym sobie dała wtedy uciąć, że nijak to ma wpływ z tym, co dzieje się w mojej głowie. Moja mama jednak stwierdziła, że muszę iść do endokrynologa, bo ta tarczyca to nawet w przyszłości może wpłynąć na to, że będę miała problemy z zajściem w ciążę, że będę mogła poronić i tak dalej, i tak dalej. Zgodziłam się, poszłam do mojego pierwszego endokrynologa i pani lekarz zrobiła mi USG tarczycy, pokazując mi, że moja tarczyca jest cała dziurawa, że nie ma guzków, więc spokojnie, ale jest w niej bardzo dużo dziur, jest mazista. I kiedy ja spojrzałam na ten ekranik, z którego nie pojmuję, jak lekarze odczytują i widzą tam po prostu cały wszechświat i wszystko, co dzieje się w twoim organizmie, ale faktycznie zobaczyłam, że to, co tutaj widnieje, wygląda jak ser. Żółty ser, który kupujecie w Kauflandzie na wagę z ogromnymi dziurami. Pytam się, i co teraz? Wytłumaczyła mi, że od jutra, codziennie rano, pewnie do końca życia, biorę małą tableteczkę, ale w sumie tutaj i tak to wygląda, że może się jeszcze cofnąć. I jak ja to usłyszałam, to powiedziałam, łe, jak się cofnie, ja nie mam się o co martwić. Także zaczęłam przyjmować hormony. I już to było moim
pierwszym zetknięciem się z tym, że ta gra wcale nie będzie taka łatwa, a levele mogą być coraz trudniejsze. Przez pierwsze dni odczuwałam ogromne kołatania serca. Ja miałam wrażenie, że cały czas biegam. To było takie uczucie, że moje serce nawala, a jednocześnie ja odczuwam takie zimne poty. Czułam się po prostu jak na WF-ie. Na WF-ie w październiku, kiedy mówią wam, idziemy pobiegać, no i widzisz, że jest chmura, że zaraz lunie, że wszystko po prostu będziecie miały mokre, będzie wam zimno, a potem będą mieli do was problem, że w ogóle się smarkacie i macie czelność wyciągać chusteczkę, kiedy pani z biolki tłumaczy proces fotosyntezy. Na początku nic nie mówiłam. Stwierdziłam skutki uboczne leków. No, nie pierwszy, nie ostatni raz. Ale po tygodniu byłam totalnie wyczerpana. Ja nie mogłam spać. Ja się nie wysypiałam, bo mi cały czas nawalało serducho. Zaczęło mnie to tak stresować, że uaktywniły mi się coraz częstsze ataki paniki. Trafiłam na EKG, chyba, tak? Badanie serca. Sorry, nie jestem poliglotką, a już tym bardziej lekarzem. I to serce wtedy wyszło w sumie normalne. Tam nie było jakiegoś kołatania czy coś, ale zalecono mi zmniejszenie dawki. Ścięliśmy dawkę hormonów na pół. Zaczęłam je brać. Wydawało mi się, że jest lepiej. Niepokoić mnie jednak zaczęło to, że coraz bardziej przybierałam na wadze. Widziałam to, że jestem po prostu większa, że spodnie zaczynają być za małe, że koszulki wcale nie kurczą się w praniu, tylko mój biust jest troszeczkę bardziej cycaty. I zaczęłam czytać. Niedoczynność a dieta. Przeraził mnie ogrom tych wszystkich informacji, więc stwierdziłam, że po prostu zaufam specjaliście, pójdę do dietetyka. I tutaj muszę po prostu być wdzięczna za to, że udało mi się trafić na tak cudowną panią dietetyk, która choruje na Hashimoto i też nie je mięsa, więc po prostu robiła mi posiłki cudowne. Natomiast na tamten moment ja czułam, że tyję dosłownie od powietrza. To był już moment, w którym zaczęli to zauważać również moi odbiorcy, wy, widzowie. Komentarze: uuu, przytyło ci się. Trochę przybrałaś. Jesteś w ciąży. Czy nie powinnaś przyjść na dietę? Początkowo starałam się je odrzucać. Chciałam zbić tylko 5 kg. Tylko że pomimo trzymania się diety nie czułam żadnych efektów. Co więcej, zaczęły wypadać mi włosy. Nie widzieliście tego, ponieważ był to okres, kiedy ja włosy miałam przedłużane, zagęszczane, ale ilość włosów na szczotce była taka, że ja płakałam. Moja skóra zaczęła się robić sucha, ale tak dziwnie sucha. Taka gumowo sucha, to jest tak ciężkie do opisania. Brałam prysznic, skąpałam się, a potem czułam, że ona się tak łuszczy. Kolana, łokcie, tragedia. Patrzyłam w lustro i widziałam opuchniętą twarz, opuchnięte oczy, opuchnięte nadgarstki. Czułam, jak mój brzuch dosłownie po najmniejszym gryzie kanapki robi się wzdęty, napięty, boli mnie. To był moment, w którym wykluczyłyśmy z diety w 100% gluten i laktozę. Nagle zaczęło ze mnie schodzić. Ja faktycznie zaczęłam troszeczkę powolutku, stopniowo chudnąć. Ale uwierzcie, że to było życie z posiłku na posiłek. Z wagą, która po prostu podróżowała ze mną wszędzie. Pierwsze zakupy, pierwsze miesiące zakupów, to była tragedia. Ja jadłam takie rzeczy, o których w ogóle nie miałam pojęcia, że istnieją. To było dla mnie tak wymyślne. A jednocześnie ja zaczynałam się czuć coraz słabsza. Już nie tylko psychicznie, ale również fizycznie. Zmęczenie było dla mnie... To nawet teraz jest dla mnie trudny temat. Zaczęłam spać. Zaczęłam spać tak dużo,
że miałam wrażenie, że przesypiam całe życie. Ja wstawałam i czułam się zmęczona. To zmęczenie było tak niewyobrażalne, jakbym, nie wiem, przebiegła maraton. Bolało mnie wszystko. Bolały mnie mięśnie, głowa. Czułam, że moje ciało jest ociężałe. Zmieniłam wtedy endokrynologa. Trafiłam do kolejnego lekarza. Zmieniono mi dawki hormonów, ponieważ okazało się, że moje wyniki poleciały na łeb na szyję. Pojawiło się wtedy też coś, co myślałam, że definitywnie wyżre mi całą osobowość. I częściowo też tak się stało, ponieważ ja przestałam ogarniać. Ja zaczynałam zapominać o totalnie podstawowych rzeczach. Miałam wrażenie, że dopadła mnie demencja starcza. A okazuje się, że to wszystko jest moc Hashimoto, które wykryto dosłownie jakieś 2 miesiące później. Na maksa zapadł mi w pamięci tekst, gdy wracaliśmy z zakupów i ja, patrząc na Amadeusza, zapytałam się, czy dorosły człowiek kiedykolwiek jest wyspany, czy dorosły człowiek kiedykolwiek ma siłę. Ja byłam w takim stanie fizycznym, że miałam wrażenie, że dorosły człowiek odczuwa wieczne zmęczenie. I tak naprawdę to, że pracuje, funkcjonuje, chodzi, mówi, tańczy, chodzi na treningi, etc., jest tylko i wyłącznie siłą jego woli. Dlatego zaczęłam znikać. Zaczęłam znikać, bo zapominałam słów. Zapominałam, co się dzieje, gdzie jestem. Jeżeli to, co teraz mówię, jest niespójne, to przepraszam, ale towarzyszyły mi naprawdę duże emocje. Przyszedł grudzień 2 lata temu. Wpadłam w depresję. Wpadłam w najsilniejszą dotychczas depresję mojego życia. Przesypiałam praktycznie całe dnie. Wstawałam o 16, żeby coś zjeść. Ale wstając, od razu już płakałam. Czułam się fatalnie. Naprawdę moje myśli krążyły wokół najgorszego i moim największym pragnieniem było zniknąć na zawsze. To trwało miesiąc. Ryczałam błagalnie do telefonu, do psychiatry, żeby przepisał mi coś innego, ponieważ czuję się okropnie. On natomiast zwiększał mi dawkę leków, które powodowały, że czułam się jeszcze gorzej. Nie miałam siły i wyłam dosłownie do telefonu, a rozmowy potrafiły trwać dosłownie z 40 sekund, gdzie on po prostu przepisywał mi większą dawkę leku stabilizującego nastrój, czajcie? Gdzie ja byłam po prostu na totalnym dnie depresyjnym, no człowiek wrak, on chciał mnie w ogóle do szpitala już zawieźć, przypisać mi skierowanie, ale ja nie chciałam. I ziom próbował mi stabilizować nastrój, gdzie faktycznie go ustabilizował, ale na permanentne dno. Ja wszystko widziałam na czarno. To była kulminacja moich najgorszych wyników tarczycy. Przeciwciała wystrzeliły po prostu w kosmos. Przeciwciała, które w ogóle nie powinny znajdować się w organizmie osoby zdrowej, u mnie przekraczały progi ponad 1000. Ja byłam wrakiem człowieka. Mnie nie było. Ja nie miałam siły pracować, ja nie miałam siły w ogóle żyć. Żyłam wtedy z oszczędności, które miałam. Albo bardziej wegetowałam, będąc ogromnie wdzięczna mojemu kochanemu chłopakowi, że rzucił pracę, żeby być ze mną. Bo ja na tamten moment byłam tak nieobliczalna, że zostawienie mnie dosłownie na 15 minut, bo poszedł do żabki, to ja siedziałam z nożem w łazience, nie? Tak było. Poszłam wtedy na terapię, zaczęłam pracować. Znów bardzo restrykcyjnie zaczęłam trzymać się diety, którą olałam przez ten miesiąc, bo nie byłam w stanie jeść. Pomimo tego, że nie jadłam, w ogóle nie chudłam. Wręcz przeciwnie. Waga skakała do góry. Gdy wydawało mi się, że zaczyna się wszystko stabilizować, to poczułam w końcu coś, na co nie zwracałam uwagi ze względu na to, że czułam się fatalnie psychicznie wcześniej. Moje libido spadło
do 0, gdzie ono było zawsze bardzo wysokie. Zaczęłam gadać z moimi znajomymi, takimi psiapsi i w ogóle, że one też tak mają, one też mają Hashimoto, niedoczynność i one też brały właśnie antykoncepcję hormonalną i od kiedy one odstawiły hormony antykoncepcyjne, to one się czują świetnie. One się czują świetne, one wyrównały wyniki tarczycy, one schudły, im wróciło libido, czują się po prostu rewelacyjnie. Więc co ja zrobiłam? Po prostu będąc już na etapie, gdzie ja wierzę we wszystko, bo ja już uważam, że gorzej być nie może, napisałam do mojej ginekolożki, czy ja mogę odstawić tutaj hormony. Ja jej biorę 6 lat, może to też ma wpływ na to wszystko i tak dalej. Opisałam jej wyniki. Powiedziała, że jeżeli chcę, to mogę. Mam skończyć opakowanie i po prostu nie brać kolejnego. To była najgorsza decyzja w moim życiu. Po odstawieniu hormonów zalało mnie limfą. Obrzęk limfatyczny, limfa, ważył u mnie chyba 4 kilo. I to była woda, która zalała mnie. Postanowiłam jednak wrócić do antykoncepcji. Ten obrzęk znikał jakieś 3 miesiące. Serio chciałabym powiedzieć, że nie przejmowałam się, że miałam w dupie komentarze innych, ale okropnie mnie bolało, kiedy ludzie zwracali mi uwagę na to, że tyję, że jestem gruba, że się zaniedbuję, że mam wszystko w pompie. Okropnie mnie to bolało, bo ja toczyłam walkę każdego dnia, o każdy dzień i ja wtedy podskoczyłam do wagi 73 kilo. Czułam się jak gówno. Wyglądałam okropnie. Nie mogłam na siebie patrzeć. A gdy były lepsze dni i próbowałam działać, wrzucać coś do internetu, na kanał dla was, na Insta, to komentarze typu przestań się w końcu użalać nad sobą, przestań usprawiedliwiać się chorobą, weź się za siebie, zacznij się ruszać, jakbyś jadła normalnie, a nie wpierdalała takiej ilości makaronu i masła orzechowego, to byś od razu schudła i tak dalej. Ja ryczałam. Ja czułam się okropnie. Wtedy odezwałam się do Noemi, która poleciła mi kolejnego endokrynologa. Powiedziałam, że ja już nic nie tracę, lecę tutaj. I ta pani endokrynolog, to co ona zrobiła z moim organizmem, to co od tamtego czasu zaczęło się dziać, to jest po prostu niebo i ziemia. Ja nie wiedziałam, ręce, które leczą, no dosłownie. Ona powiedziała, słuchaj, schodzimy z hormonów. Schodzimy z tych hormonów, one ci nie służą, one ci nie służą. Idziemy po witaminy, bo twój organizm jest totalnie rozwalony przez tą tarczycę. Masz ogromne niedobory różnych witamin. I ja w pewnym momencie śmiałam się, że wyglądam po prostu jak stary dziad. Ledwo skończyłam 22 lata, a łykam 14 tabletek na śniadanie. Trzymałam się wtedy też diety. Nie jadłam glutenu, nie jadłam laktozy. Trzymałam się 5 posiłków. Gdziekolwiek wychodziłam, chodziłam ze swoimi opakowaniami, które sama gotowałam, albo które pomagały mi przygotowywać Amadeusz. I ja wtedy troszeczkę zrzuciłam. Schudłam chyba do 67 kilo i ta waga znowu stanęła. Ale przyszła jakaś taka większa akceptacja. Uspokoiłam się psychicznie. To dało mi ogrom takiego wewnętrznego ukojenia. Miałam wrażenie, że wszystko zaczyna się układać. Nadal trzymałam się diety, ale waga po prostu stała. Ja, słuchajcie, mam chyba, żeby was nie skłamać, z 10 książek, które zostały stworzone specjalnie dla mnie przez moją dietetyczkę z przepisami na każdy dzień i tak dalej, bo ja cały czas chciałam nowe przepisy, chciałam, żeby się dużo działo, ale stwierdziłam, że skoro tutaj nie idzie, to może pójdę do innej dietki. Poszłam do innej dietetyczki i zrobiła mi tak obrzydliwą dietę i ja po prostu żygałam i ja nie mogłam patrzeć na to jedzenie. To było tak obleśne, owsianki na wodzie zagęszczane z kyrem i ja pierdzielę, to było ohydne, ohydne. Rzuciłam, stwierdziłam, pierdzielę, nie schudnę. Ale zaczęłam się cieszyć w życiem, wiecie? Wyszłam do ludzi, zaprzyjaźniłam się wtedy z Pauliną i Bartim, bardzo dużo mi to pomogło. Ustawianie hormonów
To jest bardzo długi i żmudny proces, który nadal trwał. Kiedy zaczęłam się pojawiać, ludzie powiedzieli: o, siema, co tam, jak tam, widzę, że już jest dobrze. Najgorzej i najciężej jest walczyć z czymś, czego nie widać. Chorując na Hashimoto, na pewno spotkasz na drodze ludzi, którzy powiedzą: a, moja znajoma też choruje, bierze tabletkę, jest okej, nie wymyślaj, jesteś hipochondrykiem. No, zmęczenie, ja też jestem zmęczony. Wiecie, dopóki nie przeżyjesz tego i przestaniesz mieć kontrolę nad własnym ciałem, przestaniesz je rozumieć, nie rozumiesz, kiedy chorujesz i dopiero zaczynasz przygodę. Dlaczego tak tyjesz, albo dlaczego tak chudniesz? Dlaczego wyciągasz ogromne kosmyki włosów? Dlaczego twoje paznokcie się kruszą, rany nie chcą się goić, a jednocześnie czujesz się totalnie rozwalony psychicznie? Zamglony. Nie pamiętasz wielu rzeczy. Czujesz się ułomny w swoim ciele. Czujesz się, jakbyś nie był sobą. Jakby coś przejęło kontrolę tak bardzo, że nie wiesz, gdzie zapodziała się twoja główna cząstka ciebie. Moje wyniki rok temu zaczęły się stabilizować. Były coraz lepsze. Z garści tabletek, którą brałam, zostały mi obecnie dwie. I słuchajcie, jest to witamina D3 i magnez plus K2. Nie będę podawać, co brałam. Nie będę podawać, ponieważ magia Hashimoto i niedoczynności jest taka, że może ci zaatakować wszystko. Dlatego, że jest to wada układu odpornościowego. Twój organizm traktuje wtedy tarczycę jako wroga. Próbuje się go pozbyć. Zjada tarczycę, po prostu. Zaczęłam wtedy też stosować niekonwencjonalne metody naturalne. Sięgając wyłącznie po rzeczy, które matka natura sama tworzy. I moja tarczyca odbudowała się ogromnie. To znaczy wyniki się poprawiły, bo to, co już zostało zjedzone, już się nie odbuduje. Ale zaczęłam chudnąć. Po 2 latach restrykcyjnej diety wpadłam jednak w zaburzenia odżywiania. Wpadłam w kompulsywne objadanie. Jadłam ogromne ilości jedzenia, wymiotowałam, jadłam dalej. Czułam się z tym fatalnie. Czułam, że sobie nie radzę. Trafiłam na terapię. Kolejną. Stopniowo przestawałam jeść w ten sposób, a jadłam wszystko. Wszystko, co popadnie, dosłownie. Nieważne, czy miało to gluten, laktozę. O, może ja wam jeszcze powiem, bo nie wiem, czy... Nie wszyscy wiedzą, czym jest gluten. Słuchajcie, gluten to jest pszenica. Dla mnie zjedzenie bułki to jest puchnięcie. Pizza to jest puchnięcie. Makaron. Brzuszek ciążowy. Ciężko, ale da się. Przyszedł wrzesień zeszłego roku. W moim życiu prywatnym zaczęły się dziać rzeczy bardzo, bardzo trudne, bardzo ciężkie, co spowodowało u mnie nawrót depresji. Wtedy też trafiłam do nowego psychiatry, który jest cudownym psychiatrą i wyciągnął mnie z tego, ale był to moment, kiedy ja znowu byłam nie do życia, ponieważ wyciągnął mnie z leków, od których mnie uzależniono. Prowadził mi nowe, silne antydepresanty, po których nie słyszałam nic w głowie. Jako życiowy overthinker, moi drodzy, pustka w głowie i cisza powodowały, że ja nie wiedziałam, jak mam funkcjonować. Ja nie słyszałam swoich myśli. Ja miałam wrażenie, że ja nie myślę. Że ja nie myślę, bo mój mózg jest wyprany, jest cichy. Rozumiecie? Był to też okres, kiedy nawalano we mnie tym, że moje filmy stare są ogromną inspiracją dla młodych osób i nie tylko, jak oszukiwać i chudnąć i wpadać w zaburzenia odżywiania z racji tego, że jestem osobą wysoko wrażliwą, w ciężkim stanie psychicznym. Wtedy wzięłam do siebie to tak bardzo, że zrozumiałam sposób myślenia osób, które mi to zarzucają. Trafiłam na terapię. Do kolejnej terapeutki. Pracowałam nad tym, że czułam się winna. Brałam taką wewnętrzną odpowiedzialność za wszystkie osoby, które chorują. Aparat mi się przegrzał. Ja wtedy miałam takie chore poczucie odpowiedzialności za wszelkie osoby, które w jakikolwiek sposób czerpały inspirację z moich treści. Wtedy też ukryłam film o tym, jak oszukują anoreksyjki. Nowe leki, trudna sytuacja prywatna, choroba
mojego przyjaciela. Wszystko złożyło się na to, że ja znowu wpadłam w kolejny odłam zaburzeń odżywiania. Zaczęłam chudnąć, zaczęłam mniej jeść. Po prostu. Taka jest prawda. Ja nie miałam siły, ochoty na jedzenie, nie przywiązywałam do tego wagi, a ludzie zaczynali zauważyć, że o, chudniesz, o, jak ładnie wyglądasz. Wiecie, to mnie napędzało do tego, żeby nie jeść. Było ciężko, ale było tak, że ja wiedziałam, że to nie jest dobry schemat. Pracowałam nad tym. Wprowadziłam wtedy na TikToku content recovery. Ludzie zaczęli zastanawiać się dlaczego. Dlatego, że czułam, że mam problem z jedzeniem. Bałam się, że jak zacznę jeść więcej, to znów przytyję. Pomimo tego, że moje wyniki stały się super. Ja wtedy miałam tak dobre wyniki, że mam teraz wizytę raz na pół roku. Gdzie wcześniej tak naprawdę potrafiły być wizyty co miesiąc lub co dwa miesiące. Moja nietolerancja glutenu się powiększyła. Już nie tylko puchnę, ale odczuwam ogromną zgagę. Jest to tak palący ból przełyku, że nie zbijają go żadne leki. Mój ulubiony dietetyk z TikToka, Michał Wrzosek, powiedział, że jeżeli nie masz celiaki, to powinieneś jeść gluten, bo nie jest tak, że ci nie służy i to nie jest tak, że jak masz jakoś Hashimoto czy niedoszczędność tarczycy, to nie możesz jeść glutenu. Faktycznie, to nie jest potwierdzone, bo tak naprawdę nie jest nadal potwierdzone. Skąd ta choroba cywilizacyjna wręcz już mierzy się na taką skalę? Natomiast w dużej mierze jest po prostu osłabienie odporności, niedoleczona jakaś infekcja wcześniej. Dużo stresu. Stres jest po prostu ogromny. Stres rozpierdziela tarczycę. I jej, już wspomniało mi się, jak moja trzecia endokrynolog, w której byłam raz, nie wspomniałam o niej, powiedziała, że no bo ja po prostu powinnam ograniczyć stres w życiu. Wtedy byłoby lepiej. Nice! Dziękuję za tą informację, która odmieniła moje życie. Niedoczynności tak naprawdę uczę się każdego dnia. Zaczęłam jeść normalnie. Oczywiście w mojej diecie jest wykluczony gluten. Nie jest on wykluczony stuprocentowo. Jeżeli mam ochotę zjeść sobie pizzę w restauracji, zamówić sobie jakieś junk food albo cokolwiek, zjem to. Ale jem to ze świadomością, że szkodzi to mojemu organizmowi. A jelita tak naprawdę są drugim mózgiem całego waszego organizmu, więc jeżeli one się psują, wszystko może się zepsuć. Więc to wiecie, jest gra, stąpanie po cienkiej linii nad przepaścią, ale kiedy jesteś pewny, że znasz swoje granice, zrozumienie tego, co się dzieje z twoim organizmem, okej. Ja wychodzę z założenia, że nietolerancja u mnie będzie się tylko poszerzać, więc dopóki jest na tyle znośna, to czasami sobie pozwolę na ten gluten. Na chwilę obecną mam wrażenie, że ogarniam moje Hashimoto. Rozumiem, jakimi prawami się rządzi. Wiem, co służy i pomaga mojej tarczycy. Wcześniej zmagałam się z wieloma mitami. Niektórzy mi mówili, że niedoczynności, no to wysiłek fizyczny większy, takie bieganie, coś. Nie, tutaj jakaś joga, spokój i tak dalej. Kurde, nie. Nie, tak wcale nie jest. To jest bardzo powtarzany mit, moim zdaniem. Endokrynolożka, która wyprowadziła mnie z chujowego stanu do takiego, który jest. Oczywiście to jest wszystko, nie? Są dieta, to są właśnie witaminy i tak dalej. Są wszystkie naturalne rzeczy, które mamy możliwość brać. Im zdrowszy tryb życia prowadzisz, tym lepiej dla tarczycy. Tarczyca lubi wysiłek. Serio. Tak wyglądały ostatnie 3 lata. To był chyba długi odcinek, ale nawet nie wiecie, jak mi jest teraz lekko. To mi tak zawadzało na sercu. Strasznie się cieszę, że się z wami z tym podzieliłam. Czuję, że to otworzy nowy rozdział, nowy etap. Czuję, że... Czuję się wolna, po prostu czuję się wolna. To jest nie do opisania. Ja do tego filmu podchodziłam z 10 razy tak naprawdę i ani razu nie potrafiłam tego powiedzieć. Dusiło mnie, bałam się. Chciałabym powiedzieć, że kiedy już jest dobrze, kiedy macie wyrównane wyniki, pomimo tego, że trzeba je kontrolować cały czas, ale już rzadziej, te wszystkie rzeczy wracają do normy. Wraca ci pamięć, siła, poczucie sensu, przestają wypadać włosy, łamać się paznokcie. Chciałam wam
jeszcze powiedzieć, żebyście badali tarczycę, bo ja dowiedziałam się o swojej niedoczynności dosyć na wczesnym etapie, ale trafiłam na niewłaściwych lekarzy. W Polsce to jest nadal temat, który nie jest dobrze przeanalizowany przez wielu lekarzy. Często jest tak, że przez różne wyniki tej niedoczynności nie idzie wykryć. Często jest tak, że przepisuje się za duże lub za małe dawki hormonów, niszcząc organizm. A przez to, że brakuje hormonu, twój organizm przestaje być częścią ciebie. Ty sam sobie jesteś wrogiem i nie ogarniasz, co się dzieje. Naprawdę ciężko się funkcjonuje. Schodzimy to będę do końca życia. Ale jakoś polubiłyśmy się. Jeżeli macie więcej pytań, możecie pisać w komentarzach, chętnie poodpowiadam. Ja nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że się nad sobą użalam czy coś. Nie, to po prostu tak wyglądało, autentycznie tak wyglądało. Ale ja teraz umiem z tym żyć. Umiem, nauczyłam się z tym żyć. Na pewno nauczyło mnie to ogromnej samodyscypliny, samozaparcia. Nauczyłam się gotować. Poznałam rzeczy, po które pewnie bym nigdy nie sięgnęła. Jeżeli to było niespójne, sorry. Dzięki. Do zobaczenia.